Pozytywnie, dzień dobry, z tej strony Milki, to kolejny odcinek na moim kanale z Minecrafta oczywiście i w dzisiejszym odcinku mega super plan, 300 IQ, widzowie, oczywiście bardzo przemyślana rzecz, przebieramy się za X-ów i spróbujemy się dostać do ratusza. Oczywiście wszędzie jest ponu dużo X-ów, ale mam nadzieję, że damy radę, ponieważ ja czuję, że Mutant X nie bez powodu przejął ratusz. On musiał mieć jakiś powód ku temu, więc sprawdzimy, co tam się dokładnie dzieje. Oczywiście nie weszłabym tam, bez jakiegoś przebrania, prawda, więc dzisiaj przebierzemy się za X-a, myślę, że to jest świetny pomysł i pamiętajcie, że wasza jedna łapka w górę, to jest 1x mniej. Także koniecznie zostawiajcie łapki, żeby wyeliminować razem z nami x. Słuchajcie, pomagajcie nam w tym, więc zostawiajcie łapki, to jest naprawdę bardzo ważne. I zapraszam też na mojego Instagrama milkacz przez 2a. A jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to możecie kupić taki brelok bardzo fajny, palionstaje.pl, i możecie też kopać oczywiście całą ekipę Palionowa. Bardzo serdecznie do tego was zachęcam. No i co, widzowie? No i co? No przebierzemy się dzisiaj za X-a, przynajmniej spróbujemy. Nie wiem, czy to w ogóle będzie działać. Obawiam się, że nie i obawiam się, że może być mega turbo ciężko. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko będzie okej. No i niestety, słuchajcie, no na zewnątrz roi się dalej od tych głupich X-ów i jest bardzo, bardzo źle. Patrzcie, tam na moście w ogóle jest ich pełno. Oni tam... Ja nawet nie wiem, dlaczego ich tam jest tak dużo aż na tym moście, ale trzeba oczywiście ich wyeliminować. Ale uwaga, uwaga, patrzcie się na to. Ten X teraz właśnie umarł. To oznacza, że ktoś zrobił łapkę w górę. Więc za wszystkie łapki dziękuję. No jesteście moimi bohaterami, słuchajcie. Te osoby, które zostawiają łapki, to są po prostu super mega bohaterami, także są zarąbiste. Ale teraz tak całkiem serio, one niech tam, słuchajcie, cierpią od ognia, a my wracamy do domku, ponieważ zanim pójdziemy do ratusza, to musimy się troszeczkę bardziej uzbroić, że tak powiem. Głównie musimy ogarnąć sobie coś, słuchajcie, z naszą zbrójką. Słuchajcie, ona jest naprawdę wykończona od walki z X-ami, także stwierdziłam, że jak widzicie, mam 37 level poza odcinkiem, expiłam po prostu i starałam się uzyskać jak największy poziom, żeby, słuchajcie, naprawić sobie zbroję. Wydaje mi się, że w tym enderchesie powinny nam mieć dokładnie w tym shulker boxie, proszę bardzo, netherite'a, także go bierzemy. Myślę, że powinno to wystarczyć, słuchajcie, jak najbardziej to powinno wystarczyć. Także zabieramy to i spróbujemy, słuchajcie, jakoś odzyskać naszą zbroję, żeby, no, żeby to miało sens, żeby to miało ręce i nogi. Musimy ją całkowicie odnowić, więc zacznijmy może od hełmu. Ile tego będzie potrzeba? Dużo, dużo, dobra. Ważniejsze jest to. To nie jest, ej, to nie jest aż tak źle. Raz, dwa. Oj, tego wystarczy dwa. Zarąbiście, więc sobie naprawmy to w takim razie. Mamy 32 level. Ej, na odwrót to miałam zrobić. Czekajcie, raz, dwa, trzy. 10 poziom. Ja pierniczę. 10 poziomów nam to odjęło. Czekajcie, to ja nie wiedziałam, że będzie aż tak źle. Tutaj 11 aż, ło matko, a to? Ja cię kręcę, widzowie. To tylko 6, ajajaj, ej, zepsuło mi się kowadło aż, ono, słuchajcie, nie wytrzymało tego, no ale dobra, słuchajcie, naprawiliśmy całą zbroję, jest bardzo dobrze. Ej, jestem normalnie załamana i wstrząśnięta tym faktem. Tego netherite'a może zostawmy sobie gdzieś blisko, ponieważ się tak czuję, że będziemy go częściej potrzebowali. Więc dam go sobie może gdzieś tutaj, okej. Okay. Tak będzie, myślę, że dobrze. Ej, jestem w szoku. Ale mamy wszystko ogarnięte, mamy tylko 5 level teraz, a ja tak długo to ekspiłam. I sobie, dlaczego to życie jest takie złe i okrutne i potworne, no ale dobra. Widzę, że tam sobie jakieś x-y się na nie patrzą, no my spróbujemy przejść oczywiście. Mamy też podkę na niewidzialność. I czy podka na niewidzialność swoją drogą działa na nie? Ja muszę to sprawdzić, w sensie... Kurde, to będzie ciężkie do stwierdzenia, ale dobra, słuchajcie, robimy test i wychodzimy na dwór, okej, tam mamy X-a jakiegoś, podka na niewidzialność w takim razie, dobra, i czy on nas zobaczy, jeżeli ja przejdę obok niego na podce na niewidzialność, zaraz będziemy najwyżej spieprzać. Okej, ej, no, nie widzi nas, nie widział nas, ej, dobra, podka na niewidzialność też jest dobra. Ja nie chcę go uderzać tutaj. Dobra, jak ubierzemy coś? Ja nie mogę, myślałam, że ona mnie idzie i dlatego się wystraszyłam. O mój Boże, dobra, sorry, mi sobie spanikowałam, jak nie wiem co, okej? Okay? Totalnie spanikowałam, bo ja myślałam, że on mnie chce uderzyć. Dobra, idę, okej. Okay. No teraz jest na mnie sfokusowany i teraz wie, że tutaj ja jestem. Ej, dobra, jeszcze raz to zróbmy, jeszcze raz to zróbmy. Zobaczymy, czy oni nas widzą, że tak powiem, czy są tacy głupi, jak mamy na sobie zbroję, dobra? Nawet możemy mieczyk wziąć ze sobą. Mhm, widzą nas. Au, 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 dobra, przepraszam, przepraszam, musimy się wrócić, ponieważ oni są zbyt mocni. Okej, okay, excuse me, excuse me, excuse me. Dobra, słuchajcie, wracamy, szybko jemy. Czyli rozumiem, że oni nas nie widzą w momencie, jak nie mamy po prostu żadnej zbroi, tak? Mhm. A jak wejdziemy do niego? O, kurde, tam gdzie... Ej, nawet jak go przepchniemy, to jesteśmy... A, jednak nie, jednak nie, jednak nie, oni po prostu z czasem się zorientują. Dobra, okej, okej, okej.
No, ale przecież mnie nie widzisz, gościu. Ha, frajer, okej. Dobra, sorry, widzą, ja po prostu musiałam to sprawdzić. Czyli jest szansa, że nas nie widzą, okej? Dobra, to jest, słuchajcie, bardzo dobrze. Czyli powinniśmy się zaopatrzyć w taką potkę, ale również, słuchajcie, powinniśmy się zaopatrzyć w mleko, którego nie posiadamy. Czekajcie, my musimy coś z tym zrobić. Musimy znaleźć mleko. Czy ja tutaj znajdę jakiekolwiek krówki, nie mam pojęcia. Dobra, słuchajcie, będzie mocne jolo, ale mam nadzieję, że damy radę. W każdym razie to chciałam powiedzieć. Dobra, tam są... Nie, tam nie ma, słuchajcie, krówek. I czekajcie, ja jeszcze raz to sprawdzę. Bo ja po prostu sprawdzam, jaki jest sposób na. Nie zauważyli mnie. Na przejście do. Ej, okej, na przejście do ratuszy, czyli tak też możemy wejść, ale ja i tak się na wszelki wypadek może przebiorę. Tak będzie, słuchajcie, okej, Dave sobie tutaj zmarł. Tak będzie, słuchajcie, znacznie łatwiej. Więc chodźmy szybko, szybko tutaj, tędy. Czekajcie, co ja chciałam? Krowy. My to nie mamy krów w Minecrafcie? Ja myślałam, że tutaj mamy jakąś farmę, ale najwyraźniej nie mamy. No dobra, nieważne. To najwyżej poczekamy, aż przestanę być taka ten... Aż przestanę być niewidzialna. Okej, tam są X i jest bardzo niebezpiecznie. Bardzo niebezpiecznie. Tutaj w ogóle ostatnio nas uderzył jakiś ten, no, mutant X. Ale dobra, wejdźmy może tutaj. Wejdźmy tutaj. Ja chwilę odczekam, albo znajdę zaraz jakąś krowę. Przebieramy się za X-a. No i zaraz zobaczymy. Czekajcie, ubiorę się, żebyście mnie widzieli. Zaraz zobaczymy, słuchajcie, czy nasz plan zadziała, czy nie zadziała. Zobaczymy, co jest w ratuszu i czego mutant X tam tak bardzo piluje wraz ze swoją armią. Jestem w sumie bardzo ciekawa. Aj, trochę się stresuję, no ale dobra, słuchajcie, musimy to zrobić. Nie widziałam tam żadnego mutanta, więc, słuchajcie, jest dobrze, ale ja bym jednak mimo wszystko znalazła tą krowę razem z wami, bo się boję, że coś nas tutaj zaraz zaskoczy i to bardzo. Ej, nie, no, tutaj po prostu nie resztą się... Potka na niewidzialność nie w każdym wypadku działa. Zapamiętać, zapisać, zanotować. To jest bardzo ważne, aby to zanotować. Nevermind, widzowie, lecimy przed siebie i lecimy do jakiegoś miejsca, z którego będziemy jak mieć jak najbliżej, że tak powiem, do ratuszu. Ratuszu, nie wiem, jak to się odmienia. Musi być to jednocześnie bezpieczne miejsce. Czekajcie, może gdzieś faktycznie tutaj, słuchajcie, przebierzemy się w tym miejscu? Albo w... Albo w sądzie! Ej, sąd, to nie jest też głupi pomysł. Dobra, spróbujmy, słuchajcie. Ale mamy silny gryf w Minecrafcie, słuchajcie, to palionowe jest okropne. Dobra, o! No nie, jednak nie, słuchajcie, dalej coś. O, dobra, teraz działa. Przejdźmy się tutaj, okej, oni tam obserwują mnie cały czas. Jestem zestresowana, ale pójdźmy tutaj i po prostu przebierzmy się. Także uwaga, uwaga, raz, dwa, trzy i X-em jestem ja. Uwaga, uwaga, to będzie mocne. Raz, dwa, trzy. No i mamy to, widzowie, jestem X-em, tylko trochę wychudzonym X-em. Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś sprawiało dużych problemów. W sensie po prostu, że przeżyjemy i będzie wszystko okej. Wzięłam też na wszelki wypadek potkę na niewidzialność. Mam wszystko, widzowie, ja sobie też tak elytrę dam do rączki gdzieś. W sensie gdzieś tak blisko, żeby była. I co my tutaj jeszcze potrzebujemy? Dobra, może to nam się nie przyda. Weźmy ten mieczyk, kilo w to się może przydać, to się raczej nie przyda. Okej, i nie wiem, no zastanawiam się, czy brać tą zbroję, żeby tak szybko ją ubrać, ale najwyżej damy radę, słuchajcie. Zjedzmy sobie jeszcze złote jabłko, tak na wszelki wypadek, ponieważ może być ciężko. Ej, jest tam X, dobra. I teraz oficjalny test na to, czy ten X jakby pozna, że to jestem ja, jestem jego, czy nie jestem. Uwaga. Przecież to byłoby nie w porządku w miarę. Dobra, i musimy zachować jak X, czyli takie NPC-te, co po prostu chodzą, wiecie, o co chodzi. Tak, w lewo do prawo, okej. Ej, dobra, to działa, widzowie, to totalnie działa, dobra, ten X nie wie, że jestem mną, zarąbiście, dobra, widzowie, okej, robimy to, idziemy do ratusza w takim razie, ja jeszcze muszę, czekajcie, bo się aż ręce spociły, czekajcie, dobra, okej. To może się udać, widzę, to się może udać, więc tak, idziemy tam jako X. Jest to trochę wychudzone, ale nie wiem, może są X dziewczyny. O nie, idzie na mnie zombie, dobra, udawajmy, że jesteśmy X-em, czyli mnie to nie rusza, kolejne X-y z lewej i z prawej strony, po prawej też są X-y. Okej, okay. zero reakcji, tutaj też są X-y. Okej, okay. zejdźmy na dół, to jest bezpieczniejsze. Zejdźmy na dół, czekajcie. Idzie tutaj ten zombie, czy nie? On mnie tutaj denerwuje, kurde, on mi cały może plan spalić. Gdzie jest ten głupi zombiak? Czekajcie, nie może mieć nic w ręce. Okej, okay. Te X-y się na nie patrzą, tak jakby były troszeczkę takie podejrzliwe. Ale dobra, jest okej, dobra. Teraz możemy sprawdzić, że cokolwiek się zmieniło. Tutaj nic nie ma. Tutaj są jakieś skrzynki, a nie ma nic. Tutaj, czekajcie, czy coś jest w tych skrzynkach? Okej, okay, jakieś... Ej, tutaj są spluwki, no dobra, okej, to jest całkiem cool. Tu mamy elytry, jakieś miecze, ile diamentów, ej, ja nie widziałam tej skrzynki. Ej, wezmę sobie jedną elytrę. Myślę, że nikt się nie zorientuje. Czy tutaj jest coś więcej, jakiś, nie wiem, wskazówek, cokolwiek, widzowie. Musimy szukać, naprawdę szukać, ponieważ to nie jest...
To było dużo fajnych rzeczy. W każdym razie to nie jest widzowie przypadek, że Mutant X postanowił przejąć... O, tu jest zombie. O, cześć zombie. Chodź ze mną. Ja cię chcę tutaj tylko zabić. Chodź tutaj, bo mi spalisz cały plan. Okej, znowu sobie gdzieś pożar. Nieważne. Okej, idziemy na dół. Nieważne. Powiedzmy, że go nie ma. Co my tutaj mamy na dole? Tunel X. To jest nieistotne raczej w tym momencie. Ej, tego nie było. Mam wrażenie. To jest dziwne. Dobra, to jest jakieś szkło, jakiś bedrock. I tego, to co jest? Okej, tu jest kolejny zombie. Dobra, czekajcie, zabijmy go. Och, mam nadzieję, że to nie ma żadnych X-ów. A ja dalej wyglądam jak X. Dobra, słuchajcie, wszystko jest dobrze. To są jakieś kable. Co to za miejsce? O nie. Nie, znowu jest coś jakiegoś zombiego. Się wystraszyłam. Nie wiem, czy wy słyszycie, ale ja słyszę. Dobra, nieważne. Nieważne. Ważne jest to, że ej... Widzicie to, ile tu jest zmaczniaczy Mutant X? Ej, tu jest dosłownie tego mnóstwo. Tu jest pełno shulker boxów z tym. Mega niedobrze. Ej, mega turbo niedobrze. Zjedzmy sobie jeszcze raz złote jabłko. O nie. Ej, on ma tego... Ile to jest tego? Raz, dwa, trzy. Trzy razy trzy to jest 9. Razy dwa to jest 18. A, ja się zaszyłam. Myślałam, że to jest X. Dobra. Okej. To jest 18 i 3 razy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest 15. 15 to jest 18. Widzowie, piszcie w komentarzach, ile to jest. Dobra. Tyle on ma shulker boxów z wzmacniaczem Mutant X i to jest trochę podniżane. Słuchajcie, my powinniśmy chyba to zabrać. Dobra, teraz musimy iść na górę. Musimy się zobaczyć jak X, ok? Pamiętajcie widzowie, jesteśmy X-ami, czyli chodzimy jak NPC-ty. Tam jest ten zombie, ja go słyszę. Omega, tu jest mutant, tu był mutant. Ja pierniczę, widzieliście to? Dobra. Ej, tutaj znowu ten kurde zombie. Przestań, bo ty mi wszystko spieprzysz. Zostaw mnie. Dobra, okej, jeszcze raz. Idziemy tam. Tu był mutant. Okej, spróbujmy iść. Ej, pamiętajcie, że jesteśmy, słuchajcie, tylko i wyłącznie armią X. On tam jest. Tu są kolejne dwa X-y. A, jest tam mutant. Dawajmy, że wszystko jest w porządku. Dobra, nie wiem, czy tam X-y wchodzą do jego pokoju. O kurde, dobra, on się na nie popatrzył. Dobra, wiecie co, widzowie? Ja chyba jestem zbyt zestresowana. Idziemy stąd. Dobra, widzieliśmy naprawdę bardzo dużo. Słuchajcie, szybko uciekamy jako ten iksik. Kurde, spadamy. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj po drodze nie... Wiecie co, walić to. Ja po prostu zabieram sobie ze sobą rzeczy. Szybko elytra, kurde, zakładam na plecy i lecę. Dobra, słuchajcie, ich latający na elytrze, to się nie dzieje, ale... O, dobra. Ważne, że wróciliśmy. Okej, jesteśmy w domu, jesteśmy bezpieczni, mam nadzieję. Ja muszę się przebrać z powrotem, nie mogę być, słuchajcie, jako ten X, bo to jest po prostu zdrada narodu, stanu normalnie, tak nie może być, ale wiemy, że X ma pełno wzmacniaczy Mutanta X-a. Nie wiem, po co mu to jest, on chyba cały czas to pije, więc teoretycznie, jakbyśmy odcięli mu od tego dostęp, to może byśmy, słuchajcie, go, nie wiem, jakoś osłabili, także jest na to szansa. Okej, dobrze, że poszliśmy do Garotusza. Jest szansa, żeby go jakoś pokonać. Mam przynajmniej taką nadzieję. Piszcie widzowie w komentarzach, co wy o tym wszystkim uważacie. Zostawcie łapkę, suba i widzimy się jutro 16:00 na kanale. Miłego dnia.